Dzień dobry, witam Państwa ze studia telewizji TVT. Dzisiaj w programie Gość Dnia będę rozmawiać z dyrektorem Biblioteki Śląskiej, panem Zbigniewem Kadłubkiem. Witam serdecznie. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Chciałabym porozmawiać o książkach, bo książka to podobno dobry wybór na czas kwarantanny. Zgadza się z tym pan dyrektor? Książka jest świetnym instrumentem takim immunologicznym, bym powiedział, immunologicznym, który no, gdzieś tam nas ochrania przed wirusami, zarazkami. Może nie w takim sensie dosłownym, ale metaforycznie powtarzam to. Na ten czas izolacji faktycznie szukamy sobie różnych rozrywek. Książka to podobno dobry wybór, ale jeśli już po nią sięgamy, no to tak na ukojenie, czego czytać i co czytać, żeby sobie troszeczkę odpocząć od tych smutnych wiadomości, które wokół. Przede wszystkim tak, właściwie książka jest takim poszerzeniem naszej wyobraźni, które nam pomaga być w jednym pomieszczeniu, a jednocześnie gdzieś wędrować w światy, które sobie wyobrażamy, o których myślimy, o których marzymy, a do których nie możemy w tej chwili podróżować, w których nie możemy teraz być. Więc książka jest takim transporterem naszej osoby, naszego mózgu, który też powinien właśnie dobrze funkcjonować w tym czasie. Przede wszystkim nasze myślenie jest odpowiedzialne za naszą immunologię. Pamiętajmy o tym. Zapytam może inaczej. Zapytam inaczej, czego pan, panie dyrektorze, teraz szuka w tych lekturach? Czy pan również ten czas spędzany w domu spędza właśnie z książką w ręku? Przede wszystkim właśnie z lekturami, które wydawało mi się, że są przygotowane na inne wcielenie albo inny żywot, bo wiele jest takich odłożonych książek, których nie zdążyliśmy przeczytać, których jest dużo, sporo, oczywiście na różnych nośnikach, w różnych mediach, nie tylko w tradycyjnej książce papierowej. Wracam do różnych lektur. Wracam do lektur, ale też patrzę na nowości, jak choćby niedawno wydana książka noblisty Johna Maxwella Coetzee. John Maxwell Coetzee to południowoafrykański pisarz, noblista, ale też doktor honorowy naszego Uniwersytetu Śląskiego. Książka niedawno wydana, Śmierć Jezusa, taka powiedzielibyśmy trudna narracja, ale to jest narracja właśnie o samej lekturze, o czytaniu naszych ulubionych książek, trudnych książek. Gdzieś tam daleko jest Cervantes, Don Quixote. Niezwykła książka, ją wszystkim polecam i w ogóle sięgnięcie po Coetzee'ego, wydanego właściwie w całości w języku polskim już teraz przez wydawnictwo Znak. Ale do czego też sięgam? Do takich, jak powiedziałem, lektur, które odłożyłem, to jest choćby Peter Stamm, taki szwajcarski pisarz, mało u nas popularny, mało znany. To są lekkie książki, powiedziałbym, ale bardzo, bardzo jakoś tęskniłem do takiej też literatury, która jest lżejsza i też mnie przenosi w różne przestrzenie, no inne niż te, w których się obecnie poruszam i w których się przemieszczam. Proszę Państwa, najważniejsza jest właściwie w tej całej naszej immunologii, tym całym naszym myśleniu o zdrowiu i myśleniu o odporności właśnie dobra kondycja naszego układu nerwowego, naszego mózgu, dlatego czytajmy takie książki, które przynoszą nam wiele przyjemności po prostu, to co lubimy. Może ktoś woli grać w gry planszowe, grać w inne gry, a może ktoś po prostu lubi lekturę i skupienie. Pamiętajmy, że książka tradycyjna, czytanie to jest pewne ćwiczenie, które proponujemy jako tradycyjną, niezwykle starą być może, ale sprawdzoną drogę i odpoczynku, i rozrywki, i możliwości bycia w innej przestrzeni. Bardzo zdrowa rzecz.
to może inaczej też zapytam, bo my tu rozmawiamy o książkach na ukojenie, ale też są takie lektury, po które teraz sięgamy, o których się mówi, a bo ten czy tamten autor przewidział to, co się teraz dzieje. I tutaj w pierwszej kolejności wymieniane są na przykład wymienię takie książki jak Markeza Miłość w czasach zarazy, czy Bastion Stephena Kinga, o tym się też teraz mówi. Autorzy w jakiś tam sposób opisywali podobne sytuacje, podobne światy, których nam teraz przyszło się zmierzyć. Czy dobrze jest sięgać po takie lektury, bo to może troszeczkę podsycać taką nerwową atmosferę, bym powiedziała. Pani redaktor wymieniła ważnych autorów. Jeszcze można by Alberta Camus albo ze starożytności Tukidydesa, Wojnę Peloponeską. I dobre, i złe. To znaczy w tym sensie dobre, że rozpoznajemy się w historii. Widzimy, że zaraza, właściwie różne epidemie towarzyszyły Europie i światu od bardzo dawna. Że wszystkie udało się jakoś przebyć. I to jest pewna radosna i dobra wiedza o epidemii, że możemy żyć w czasach lepszych. Już po epidemii powinniśmy się na nie przygotować, powinniśmy dobrze myśleć o nas, o przyszłości, o naszym życiu, bezpieczeństwie, naszych najbliższych. Zaraza, epidemia była czymś bardzo częstym w Europie. Kryzysy tego typu właściwie są wpisane w historię każdego wieku, jeśli popatrzymy na historię. Oczywiście zawsze taki kryzys zmieniał trochę rzeczywistość, zmieniał stosunki społeczne, polityczne, sztukę, literaturę. Jak myślę choćby o tej bardzo dawnej książce poświęconej częściowo zarazie w Atenach, o Tukidydesie, no to jest tam sporo o tej przemianie, która się w Atenach zaczęła w związku z epidemią, ale o tym też, że udało się ją pokonać, że w trudnych czasach zarazy można też było podejmować mądre decyzje, dobre decyzje i ostatecznie to prowadziło do zwycięstwa. A to są czasy bardzo trudne dla Aten, V wiek przed Chrystusem. Ateny są w wojnie, zewnętrznej wojnie ze Spartą, a jednocześnie wewnętrznym kryzysie związanym z epidemią. I któraś z tych książek, które pan teraz ma w głowie, w związku z tym, że rozmawiamy o tym podobieństwie, któraś z tych książek jakoś najbardziej odpowiada tej obecnej sytuacji? Mógłby pan tutaj coś polecić, co może warto by było porównać z rzeczywistością? No i można książkę Alberta Camus i można tego tu wywołanego Tukidydesa. Tukidydes opowiada historię prawdziwą, znaczy taką, która naprawdę się wydarzyła. Nie chciałbym żadnych analogii rysować, ale ja myślę, że czytając o tym, choć lepiej oczywiście poczytać o innych rzeczach, nawet o historii ogrodów, czytając o tym, nabywamy pewnej odporności też. Widzimy, że to jest chwila, to jest okres i widać przyszłość. To jest taka nauka, którą przede wszystkim powinniśmy z tego wyciągnąć. Nie chciałbym, żeby to brzmiało tak jak w wielu tych powieściach autorów, których pani redaktor wymieniła, jak takie kazanie późnośredniowiecznego kaznodziei, które przerażało ludzi, miało straszyć ludzi. Nie o to chodzi. Chcielibyśmy raczej poszukać możliwości zobaczenia horyzontu i końca. Skoro też rozmawiamy o książkach, o czytaniu w ogóle, no to muszę zapytać, czy ten czas, kiedy jesteśmy zamknięci w domach, to jest dobry czas na promocję czytelnictwa, bo widać w sieci, że znane osoby ze świata mediów chociażby czytają wieczorami bajki, robią sobie zdjęcia z okładkami książek, mówią, że właśnie spędzają ten czas na czytaniu. To jest dobry moment, żeby promować książki. Właściwie jest dobry moment na to, żeby to czytelnictwo promować? My powinniśmy zawsze czytać, nie tylko w czasach zarazy. To jest ćwiczenie, które trzeba wykonywać, tak jak różne inne ćwiczenia, które zwiększają naszą kondycję. Tak działa lektura.
Natomiast rzeczywiście promuje się, reklamuje się, pokazuje się różne zasoby i możliwości online, różnych bibliotek, różnych archiwów, różnych miejsc, dokąd możemy sięgnąć, też muzeów. Również znane osobistości świata publicznego czytają fragmenty lub całe teksty. Również dostaliśmy taką propozycję ciekawą z Krakowa wczoraj. Nie chcę jeszcze mówić o szczegółach projektu, ale rzeczywiście coś interesującego. Ale też chcielibyśmy jako Biblioteka Śląska pokazywać i czytać, i udostępniać. Może jakoś specjalnie uwrażliwić na literaturę śląską, literaturę też w etnolekcie śląskim. Wiele osób czyta. Ja bardzo lubię słuchać książek. Bardzo lubię w tej formie odbierać książki. Mogę robić różne rzeczy, jednocześnie słuchać Marcela Prousta. Polecam. Polecam w ogóle słuchanie książek. Możemy też tak się skupić, jeśli bolą nas oczy albo nie ma możliwości dobrych, no to jest słuchanie. Pozostaje słuchanie powieści, słuchanie poezji również. Też jest bardzo ciekawe doświadczenie, myślę. Chcielibyśmy, jak powiedziałem, upowszechnić trochę fragmentów literatury śląskiej. Coś więcej na ten temat w najbliższym czasie możemy się spodziewać, tak? W najbliższym czasie YouTube oczywiście i myślę, że kilka ciekawych propozycji. Zobaczymy, jak wyjdą, jeśli będziemy ich słuchać, czy będziemy podziwiać kunszt czytania jakichś ciekawych osobistości. W jaki sposób jeszcze biblioteka próbuje zachować ten kontakt z czytelnikiem, bo panie dyrektorze, umówmy się, że do biblioteki jednak zajrzeć nie można i nie można wypożyczać książek, więc w jaki sposób szukać sobie tej możliwości czytania? Czy to właśnie sięgając po te słuchane wersje, czy udostępniane są gdzieś takie darmowe audiobooki? Jest kilka takich miejsc na stronie Biblioteki Śląskiej. Każdą taką możliwość szczegółowo przedstawiamy i zachęcamy i zapraszamy. Ale rzeczywiście Biblioteka Śląska będzie jeszcze przez jakiś czas nieczynna. Musimy się na to przygotować. Chciałbym, żebyśmy to robili wszystko rozsądnie, kiedy będziemy też już mogli rozpocząć swoją działalność, stopniowo oczywiście. Stopniowo też wrócić do naszych spotkań, aktywności z czytelnikami, z pisarzami, poetami. No, myślę, że ten czas niedługo nadejdzie. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej. Ale póki co czytajmy w domu, czytajmy u siebie, czytajmy to, co mamy, czytajmy to, co proponujemy my jako biblioteka online, co proponują inne biblioteki, muzea, archiwa, uniwersytety. Jest bardzo dużo tych zasobów. Możemy bardzo dużo zobaczyć, bardzo dużo przeczytać. Zachęcam do tej aktywności domowej, lekturowej. Dobrze, bardzo dziękuję. W takim razie zapraszamy wszystkich do sięgania po książki, do czytania i spędzania tego czasu właśnie w ten sposób. Dziękuję za to spotkanie online póki co. Moim gościem był dzisiaj Zbigniew Kadłubek, dyrektor Biblioteki Śląskiej. Jeszcze raz dziękuję Państwu za uwagę i zapraszamy do oglądania kolejnych programów. Dziękuję Pani redaktor. Dziękuję.